Proszę Państwa, dzień dobry bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Ruszamy, proszę Państwa, ze z drogi. Wyjeżdżamy, jodymy, jodymy. Jodymy, jodymy. Nie ma lekko. Chleb po 10. Nie no, chleb jeszcze po 10 nie jest. Po 6. Po 6 zł ostatnio płaciłem chlebek. Km zostało, 3 godziny drogi. Pokazuję. Także tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Jechać, załatwić wszystko, co się ma do załatwienia i mieć wolne na wieczór. Taki plan. A wyjdzie jak wyjdzie, no nie? Przestałem się stresować takimi rzeczami. Najważniejsze, że się wyspałem, z toalety skorzystałem, ząbki umyłem, zjadłem bułeczkę, zjadłem kanapeczkę, wypiłem kawkę i można jechać. Teraz uśmiechniętym, wesołym. Martwi mnie jedna rzecz, że wiatr zmienił kierunek i teraz wieje nam z przodu. Dobrze, że najdłuższą trasę już zrobiłem. O, jesteśmy niedaleko Kassel. Mógłby się silnik zagrzać, bo zimnym powietrzem mnie tu wieje. Dobra, ja wsuwam kanapeczkę i się odezwę, jak będę pojedzony. Do usłyszenka, zobaczenka. I tak co chwilę 8 km robót drogowych, 9 km robót drogowych, 5 km robót drogowych, 10 km robót drogowych. I tak co chwilę. Normalnie powiem Wam, że to już się nudzi w Niemczech, jak się jeździ. Jeszcze mamy 225 km do celu. Także rzut beretem już został. Jeździ tych ciężarówków tyle, że normalnie nie wiadomo, o co chodzi. A, gdzieś. O, proszę Państwa, zostało 16 km do zrzutki pierwszej, numer 1. Do zrzutki numer 2 nie wiem i do zrzutki numer 3 będzie z jakieś 300. Może 250, coś takiego. A gdzie jeła tragedii? Ale dobrze, że przestało padać, bo lało całą drogę tak, że po prostu się nie dało jechać. Jeszcze jeden korek, i drugi korek, i piąty, i dziesiąty. Już straciłem rachubę, w tych korkach dzisiaj wystałem.
Mniej więcej godzinę 50 straciłem na korki. Ale jesień, co? Liście już żółte, pomarańczowe, czerwone niektóre. I tak zostało, aby do wiosny. Najbardziej to mnie martwi, że z 15 km pokazuje 26 minut jazdy. Balizaj. Trzeba będzie jaką kawę ogarnąć. Nie ma sensu się spieszyć, bo zaraz zjeżdżamy, skręcamy. No, proszę Państwa, drogich. Kapunię trzeba będzie zaraz ogarnąć, napić się i zjeść może jeszcze jedną kanapeczkę do kawuni i co? I następny postój Holandia. I to tędy prosto będziemy jechali dalej. Za 1 kilometr skręcamy w prawo. A bo tu landóweczką jeszcze przez miasteczko trzeba się będzie przecisnąć. Takie buty. Na miejscu. Procentowo to zostało jakieś 0,5%. O, trawę koszą. I tutaj w lewo. Ten to ma fajną robotę. Siedzi se na telefonie, tu se hopy robią. Proszę, bijakowa. No. No to czekamy sobie na światełka. O, odezwa się później, kochani. Śpiący jestem, jak nie wiem. Pogoda taka. Nederlandy, proszę Państwa, Nederlandy. Jesteśmy w Nederlandach. W sumie mieliśmy całe 43 km do rozładunku. My
Myślałem, że dużo więcej będzie. I już mam załadunek na jutro rano. Proszę, proszę, proszę bardzo. Dzień dobry, Nederlandy. Dzień doberek, proszę państwa, dzień doberek. Nie mamy zasięgu. A gdzie to w ogóle ładujemy? A we Francji. Super. Super, we Francji będziemy się rozładowywać ostatnim i będziemy mogli się gdzieś wykumpać. Super. Mam nadzieję, że nie mam jakieś 500 km do ostatniego. Muszę zadzwonić do ryby, bo ryba do mnie dzwonił. Ryba, ja ryba. Jak to oglądasz, to pewnie się śmiejesz. No. Kurczaczek, chwilami nawet słońce świeci. Jedziemy sobie, proszę państwa, jedziemy. Jesteśmy już w Belgii. I co? Zostało nam jeszcze 62 km i pierwszy parking we Francji. Idziemy się kąpać i jeść. Proszę państwa, idziemy się kąpać i jeść. Głodny jestem jak nie wiem, wieje tu jak diabli, słońce czasami świeci. Powiem wam, że normalnie wieje. Radaren zaraz. A to co? Robótki drogowe, proszę państwa. Robótki drogowe się, proszę państwa, tutaj zrobiły. Martwi mnie to, że za 32 km zjeżdżamy z autostrady na R5, ale 60 km pokazuje mi, że będę jechał godzinę, minutę, czyli średnia mi wyjdzie 60, więc te ostatnie kawałki to pewnie będzie przez wiochy 30 na godzinę najczęściej. Lewy pas, ludzie, jak wy kurna jeździcie? Ja rozumiem, że trzeba szybko, ale kurczę. Proszę państwa, wieje. Ale jest 15-16 stopni, tak się waha. I słoneczko świeci. Jedziemy na spokojnie.
lepiej tak, proszę Państwa. Dobra. Jeszcze 57. Jakby to powiedzieć bliżej niż dalej. I już mam dwa załadunki na jutro, no nie? Proszę Państwa, nie zanudzam. Jedziemy. No i co? Podjechaliśmy pod rozładunek, a Pan mówi, ale przecież to miało być na jutro. Jutro. Od 6 rano jutro. Ja mówię, come on, man, I want to go home. I don't want to spend here time. You have very dirty toilet, no shower, no food, no coffee. What cinnamon? I co? I popatrzył w komputerek, coś tam poklikał, coś tam ponaciskał i mówi, wziął mapkę i mówi, dobra, jedź tam. No nie uśmiechało mi się tutaj stać. No nie uśmiechało mi się tutaj stać i czekać. A teraz będziemy jechali pod załadunek A23. Tam się gdzieś zatrzymam na parkingu, będę miał prysznic, będę miał ciepłą kawusię, będę miał wszystko, co potrzebne do szczęścia. Mam tylko nadzieję, że tędy przejedziemy, z tego względu, że do 3,5 tony ok, to jadę. Tylko problem jest w tym, że tam może być wiadukt, bo tam widziałem tory kolejowe. Cześć kole. Albo szkoła podstawowa. Tak, na wjeździe się pan zatrzymał i mandacik dostanie. Już Francuzi to już nie wiedzą, kurna, co robić. Tylko go... Chłop po dziecko przyjechał, jeszcze mandat dostanie. Teraz się okaże, że będzie wiadukt i trzeba będzie wracać.
powiedz, że przejadę i będzie dobrze. Ale to wygląda na taka lepsza droga, główniejsza. To może się przecisnę. Zaraz się to okaże. Albo zaraz będziemy zawracać. A może nie będzie źle. Wy jeszcze nie widzicie, co ja widzę. Ja się tu zmieszczę. Nie będę się wracał. I tutaj mamy rozładunek, proszę Państwa. Tutaj. A tu się jeszcze okaże, że są prysznice i wszystko po kolei, co potrzebne do szczęścia. Gdzie tu się zaparkować? Jest jedno miejsce czekające dla mnie. Proszę. Cyk. Cyk. Dobra, idę ze z papierami się dowiedzieć, co i jak. Do za chwilę, proszę Państwa. Upsza. Proszę Państwa, wszystko pozrzucane, jedziemy na parking, idziemy spać i wypoczywać. W międzyczasie zdążyłem się wykąpać, zdążyłem sobie zjeść zupeczkę, zdążyłem sobie wypić kaweczkę i proszę Państwa, jedziemy teraz po rozpakowaniu wszystkiego. Do stacji mamy 35 km i LDP. I do rana LDB. Także elegancko, proszę Państwa. Elegancko. Aczkolwiek późno już, jest 19.07. No ale nie mi trężyłem czasu, bo gdyż sobie zjadłem i się wykąpałem. Także elegancko pod tym względem. Byłoby fajnie i szybko, ale no. Wyszło jak wyszło. Tam jedzie gabaryt i dlatego tak się wleczę wszyscy, bo i jeszcze wszyscy osobówkami myślą, że gabaryta ominą, a tu się nie da, bo ten robi wszystko, żeby się nie dało.
No i tak to jest. Dobra, odezwę się jeszcze na parkingu się pożegnać. Zrobiliśmy w tej chwili 1460 plus 37, czyli 1500 km będzie dzisiaj od wczoraj rana do dzisiaj. Czyli 1500 plus 1500 z powrotem powinno 3000 być. Mam dwa załaduneczki na jutro i nie wiadomo, czy to będzie wszystko, czy coś jeszcze. Wyjdzie w praniu, ale sądząc po wielkości i gabarytach tych palet, co mam wziąć, to chyba będzie wszystko. Ale już zobaczymy. Dobra, kochani. Odezwę się jeszcze później na parkingu. Wszystkiego dobrego.